To jeszcze nie jest najwyżej? No nie, jeszcze nie. Czy w połowie? Coś koło połowy. No ponad połowę już wciągnę. Ponad połowę wysokości. Powiem ci, że jak używam diabelskiego numeru w GTA. Dobra, słuchajcie, dawno nie było vlogów, więc gdzieś tam wyszedłem pewnie z sprawy. Dzisiaj będzie bardzo specyficzny vlog, z kilku powodów. Będzie wycieczka Mustangiem i tak dalej. A w sumie poczekajcie, zadzwonię do chłopaków, to się dowiecie, o co chodzi, oni też się dowiedzą. Dobra, słuchajcie, w razie czego nagrywam teraz was na vloga. Także mam dla was klawiatury, nikt ich nie ma jeszcze. Premiera tych klawiatur będzie tak naprawdę w piątek, 11 września. To raz, że przetestujemy, wyrazimy opinię. Druga rzecz to jest ta, że jeszcze pojechalibyśmy do Krakowa jutro. O, wycieczka, ja jadę. Lubię jeździć autem, także bardzo. Ja no, do Krakowa pojedziemy, słuchajcie, tam jest Muzeum Iluzji. O, fajnie, słyszałem o tym, fajne miejsce podobno. Dobra, no to w takim razie jutro 9 rano. Papa, 9 rano jutro, widzimy się, hej! Jeszcze sobie tutaj ostrość zmienimy. Po paru dniach spotkamy się jeszcze raz. Dla was to będzie za parę minut. Spotkamy się i, że tak powiem, powiemy już dokładnie, jakie są odczucia z tej klawiatury. Jak się na niej gra. Dobra, zobaczmy, co to jest. Klawiaturka to Genesis Lead 400 RGB. Charakteryzuje się niskim profilem na cichych mechanizmach nożycowych. Sześciostrefowe podświetlenie RGB z efektem Prismo, a z tyłu posiada wyjście USB na podłączenie myszki oraz słuchawek. Dobra, tyle jeżeli chodzi o kwestie techniczne, bo kwestie techniczne to jest jedna rzecz, a to jak się sprawuje klawiatura w rzeczywistości, to jest druga rzecz. Nas interesuje bardziej ta druga rzecz, więc za parę dni, czyli pod koniec tego odcineczka, pod koniec tego vloga, ja, Ski oraz Bert ocenimy klawiatury, jak się sprawdzały w naszym przypadku. Dobra, słuchajcie, byłem wyrzucić śmieci, zobaczcie, kogo spotkałem. Siema. Jest Ski, jest Mateusz. Jest Bert. No. Może wysoko tu. Nie spodziewałem się, że będą tak szybko. Dobra, słuchajcie, siadajcie, mam niespodziankę. Jaką? Zobaczysz. Oto niespodzianka. Co? Będziemy się ciąć nawzajem? Nie no, to jest... Jak Paweł zaszczytnie odcinki. Spokojnie, spokojnie. No i tu jeszcze mamy. To wam też się przyda. Idealnie. Co to jest? Powerbank. Czy ty masz USB-C? Ja mam. Tak. Proszę. Dwie dla mnie. Dwie dla mnie? Oddaj jedną. Ej, fajna! Niski skok! Ło, kocham! Znaczy, wiesz co, właśnie sprawdziłem, to nie jest taki typowy niski skok jak w laptopie. Tak, ale nie jest taka wysoka. Ale jest wyższy, tak? Dla klawiatury gamingowej właśnie, nie? Ja mam teraz Roda 400 z Genesis, on ma dużo wyższy skok ma ten w ogóle, te klawisze są wyższe znacznie. On tu jeszcze ma LEDy. No. Kurde, jaka LEDowa faktycznie. O, ma wejście sławkowe i mikrofon. Ej, fajne! Pytanie, Berbert, zauważyłeś coś w tej klawiaturze? Co ci się może przydać? Co mi się może przydać? Poczekaj, Paweł, bo ja tu się na klawiaturach zwykle nie znam. Odpowiem ci, jak czytasz czat, to czytasz na telefonie, nie? No. No właśnie. Czytasz czat na telefonie. To jest jakiś wysuwany ekran. Aha, że podstawka na telefon w sensie. No, tu wciskasz telefon. A no faktycznie, da się. Ej, fajna opcja! Jo. Ej, no stary, to jest spoko opcja faktycznie. Dla ciebie to nie, bo ty masz dwa monitory, a ja biedę. Ale jakbym chciał robić live'a z telefonu, to wiesz, to mam live'a, mogę sobie coś tam robić na ten fajnie. No kurde. Ej, no spoko opcja. A teraz wam się przyznam do jednej rzeczy. Ja myślałem, że ja odkryłem tą podstawkę, ale później zobaczyłem na opakowaniu, że producent też się tym chwali. Więc... To nie był twój pomysł, oszukałeś nas. Nie, właśnie nie, to nie był mój pomysł. Faktycznie tak, producent tak myślił. A teraz ruszamy. Mega płaska. Kraków. To daj mi się spakować! Kraków, idziemy! Nie. Idziemy! Kraków. Idziemy! Zapraszamy do tyłu, Skie. Zobaczymy, czy się zmieścisz. Czemu to nagrywasz? Nie tnij się, Paweł. Ja chcę zobaczyć po prostu, czy się fajnie wsiada. Fajnie tam jest, mówisz? No spoko jest. Nie, spoko. Jest, i teraz jest pan Paweł wsiądzie i sobie ustawi, także... Tak, maksymalnie do tyłu dam. Nie!
Fotele z tyłu są fajne. Ja mam dłuższą, myślę. Spoko w miarę. Możesz delikatnie cofnąć do tyłu, jakbyś chciał. Co? Maksymalnie do tyłu mogę się cofnąć? Delikatnie, a nie maksymalnie. A gdzie to się cofa? Tutaj? Pod twoimi jajkami są akurat. Nie, trochę dalej. Czekaj, tutaj gdzie to się łapie? Ja pomiędzy nogami masz na środku fotela. A, tu jest, dobra. Czy to jest, ale to nie jest wyrzutnia? O, nie tak mocno, stary! Poczekaj, pchnij mnie! Podnieś to do góry! Czekaj! O! Ciężarem ciała po prostu poleciało do tyłu. Bo stoimy na pochylni, to wiecie. No dlatego. Ja jak Berber duży, to po prostu i tak mnie tam dźwignie do tyłu prawdopodobnie, więc no, ja będzie śmiesznie. Szybka przerwa na tym, na stacji paliw. Trzeba umyć szybę, bo jest tak brudna, że fokus się łapie. Paweł się popłakał, że nie może nagrywać, bo mu łapie brud. A ja nie mogę ich widać w samochodzie, bo się Paweł pożyga zaraz. A ty tak gwizdałeś? No ja gwizdałem. Aha. Na kto? No stary, niedobrze. I nie mogę nawet gwizdać. Niedobrze mi się zrobiło, bo gwizdałeś. Umyć tą szybę? Co? Umyć tą szybę? Musicie zrobić, umyć ładnie szybę, żeby fokus się łapał. Bo się fokus nie łapie, łapie się na szybę, wiesz? Bo ma Berber jakieś muchy zaschnięte na szybie. Skie, wiesz co, jeszcze gdzieś tutaj popatrz. Ale tu. Poczekaj, muszę zobaczyć, gdzie jest. I tam jeszcze jakbyś ten. No poczekaj sekundę. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach koniecznie, czy ładnie umył szybę. Znaczy właściwie Berber to myła. A środka jeszcze brudna. Mówisz, w środku też weźmył? Nie. Na ostatnim materiale, gdzie robiliśmy wyścig, pojawiło się kilka komentarzy, że pojawiło. Pierwsze pytanie, mianowicie, czy to jest 2-3 EcoBoost? Nie, to nie jest 2-3 EcoBoost. Od razu sprostuję, dla osób, które nie wiedzą. Silnik 2-3 EcoBoost pierwszy raz pojawił się w modelu z 2015 roku. To jest model 2.12 Polift. Także nie ma. To ma silnik 3.7 V6. 308 od koni. Nie będzie było słuchać, bo ciężarówka zrobiła. No 3.7, nie, spokojnie. 3.7 V6, okej. Okay. Dobra. Kolejna rzecz. Pytali, czemu V6, nie V8? Ponieważ nie stać mnie na V8, bo musiał dużo dłużej zbierać. Tak, ale też paliwo, nie? Ogólnie rzecz biorąc to też. No i też właśnie. Lepiej, nie? A tak to ma spalanie 14-15, a z V8 to by pewnie dochodziło nawet do 20. Także tak. No. A ja tym autem na co dzień jeżdżę przecież teraz do szkoły, nie? No tak. Także no, jest właśnie. Dużo lepiej, nie? A moc jest fajna. I czekaj, jeszcze jedna rzecz była. Coś jeszcze było. A, automat. Dlaczego automat, nie manual? Ja bym powiedział dla wygody, ja też bym kupił sobie automat. Jakiekolwiek samochód, ale automat, gdybym mógł mieć prawo jazdy. Generalnie tak, manual byłby fajny, bo masz kontrolę nad mocą pojazdu, można to, jest fajny feeling z jazdy, ale jednak ciężko o manual w Mustangu, w sensie istnieją, ale no akurat taki fajny model się z małym przebiegiem trafił automat, więc postanowiłem wziąć, no i nie musisz zmieniać biegów, nie? Okej, okay. Dobra, co już sprawdza, tak, zrobione? Tak. Dobra, chodźcie, jedziemy w takim razie. A, ja Berber jeszcze je. Dobra, spokojnie. Pawle, co jest? Jak się czujesz? Średnio. Aż tak źle? No. Bo jesteś tak blady w ogóle. Dlatego nie mam prawa jazdy, bo tak twarzą zagrożenie, wiesz. W jednym momencie jest dobrze, a w pewnym momencie, wiesz, nagle mi się robi niedobrze i musiałem się nagle zatrzymać i puścić kierownicę i skupić się tylko z przodu, nie? Po prostu, więc... Masakra. Normalnie Paweł jest cały blady, totalne... nie wiem, czy to widać w ogóle, ale jest cały blady. Nie, to byłoby zagrożenie dla wszystkich, nie? Na tym. Na drodze? No, nie, słuchajcie, ogólnie tak źle się poczułem po prostu. Skie powiedział, że jest jakaś specjalna opaska na nadgarstek. Idziemy sprawdzić właśnie ją. Właśnie sprawdzimy, kupimy, zobaczymy, jeżeli będzie działała, to super. Taka specjalna designerska opaska i podobno wtedy nie ma... Designerska? Tak, nie, no jeszcze jej nie mam, ale za chwilę sprawdzimy. Ja się ogólnie boję tego auta zostawiać na niestrzeżonych parkingach. No i normalnie co oni tak długo robią w tym Tesco, nie? Mam nadzieję, że się nie zgubili. Ej, ale ja mam nadzieję, że generalnie ta opaska pomoże Pawłowi i nie będzie takich przykrych sytuacji. Znaczy na szczęście wszystko było ok podczas podróży, ale no jeszcze podróż powrotna nas czeka. Moi drodzy, kupiliśmy opaskę. Udało się ją dostać na szczęście w aptece, ale zobaczymy, czy Paweł ją, założy na rękę, ponieważ była dla dzieci. Ale w sumie Paweł to jedno wielkie dziecko, więc myślę, że się uda. To. Na lewą rękę chyba 3 palce powyżej nadgarstku. Nadgarstka? Nadgarstka. Dobra, okay. Zobaczymy, jak będzie się czuł. Zobaczymy, czy będzie działać, czy nie. Damy znać. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy na parking. Teraz pójdziemy z buta. Ta opaska
Powiem szczerze, działa. Tak? Serio, naprawdę, było mi lepiej. Było mi lepiej. Czy wiesz, to była... To... No wiem, ale jechaliśmy po mieście, było dużo zakrętów i tak dalej, nie? Więc jestem w szoku, że to działa, nie? Ale sprawdzimy na dłuższej... sprawdzimy na dłuższym dystansie, jak będzie działało, to będzie dobrze, to będzie spoko, nie? Idziecie już po 15, czy nie? Nie, tam będzie po prostu na frost. Dzień dobry. Dzień dobry. My na zwiedzanie. Na 12. Na 12. Mhm. To jest obowiązek, pamiętajcie. No, na pewno, okay. Jeżeli mogę dać wam mapę muzeum, jakbyście chcieli. Tak, ale wszystkiego można dotykać, to jest spokojnie. Mhm. Muzeum jest interaktywny, także wszędzie można robić zdjęcia. Dobra, jasne. Jesteśmy tutaj. Więc tutaj cała ta sala, wtedy schodami do góry i tam też jest. Okej, okay. Okay. Super, dzięki bardzo. Dobra. Ja mam tylko pytanie, jaka to jest technologia bezprzewodowa? Bezprzewodowe krany są teraz. W każdym domu. Bezprzewodowy kran. I tutaj zobacz, to jest super sprawa. To wygląda sprawa. Z drugiej strony? Czekaj, 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 czekaj. Miniaturka idealna, stary. Oddalaj, 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 oddalaj. Oddaj sobie. Miniaturka. Ja czekaj, Paweł. Poczekaj, przybliż trochę. Jak ty masz uszy odstające. Zostaw tak, czekaj. Na tej stronie jak jest? Oddalaj. O. Stary, ale fajnie to wygląda. A jeśli ty jesteś duży teraz, to ty podwójnie cię widzę. O rany. Faktycznie trzymać. O! To jest dobre. Jesteś podnosi. A tu trzeba jakoś wyzerować chyba, nie? No właśnie nie wiem. No bo ja nie wgrałem, nie otwieram, nie, ale... Że dwa razy się ten... Ale w rzeczywistości nigdy nie otwieram czegoś takiego po prostu, więc nie wiem. Nie. A powolutko trzeba tak. Po czym to będzie wszystko i zapraszam na pierwszy piętro. O kurde! Ono nie pęknie? Nie wiem, ale ten pan już poszedł. Czekaj, zasłonię oczy. Wysadzimy to. Czyli może być... Tym się otworzy safe po prostu, wiesz? Prawdopodobnie, tak mi się wydaje. I teraz w górę mamy iść, tak? W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. To wygląda jakby ktoś mieszał normalnie te. A, tu jest wyjście? Czyli teraz chyba ten na czas. Mieliśmy właśnie, nie? A, tego no, pominaliśmy to chyba już. A to jest 3D, tak? A nie, to jest 3D czy nie? To jest 3D. No to jest 3D. Zobaczysz. Tak. A, masz pokój w ogóle pokazać. No to, ale zobacz, jak stanie z tej strony. A trzeba tutaj stać. To tutaj jest tak, by tak. Tak przejść sobie. O, faktycznie ściana. I ściana to widać. W tym momencie. Dobra to jest. Serfasz, że tam luster jest. Widzisz to? To jest luster w środku. Patrz, dlatego tam siedzi. Nie ruszaj tego. Dobra. Jeśli zrobię na jednym, to one coś się zadzwoni. Nie zwalniają, nie? A co ten kot robi tutaj? No bo on właśnie to. On to widzi właśnie. On to widzi. Bo to się rusza. To się rusza. Pokręć tak może kamerą, w sensie tak. Żeby... Myślę, że trzeba wystarczy przytrzymać i zaczyna się ruszać. Tak, ruszają się, no. 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 Chodźmy dalej. Zobacz to. Można wejść? Trzymaj. Paweł spadamy! To się nazywa nowy sposób spadania z łóżka, nie? Dosłownie. Ej, z kim musimy już iść, wiesz? Chodź. Goddammit. Chodź, już. Już. No ja bym to wystarczy, wystarczy już. Ja bym to rozwiązał w końcu. Wystarczy już. No to wkurza człowieka, chodź. Z lustra były świetne, dla mnie były mega lustra i krzesło było świetne. Krzesło było rewelacja po prostu. No, także ogólnie rzecz biorąc... Także ogólnie rzecz biorąc, bardzo fajne miejsce. Bardzo, że tak powiem, łatwo zmylić nasz wzrok. Tak, oszukać nas, oszukać, nie? Oszukać nas dosłownie, nie? Zdenerwować nas. I przy okazji fajne zdjęcia porobić.
No. W ogóle na pierwszym piętrze, przy oknie, jest taka układanka z takich drewnianych klocków. Ułóżcie, oddacie, znaczy ułożyliście ją. Naprawdę, myśmy się męczyli was 10 minut. I nie ułożyliśmy. Nie udało się. Nie daliśmy rady. Dobra, no to dziękujemy w takim razie. Do widzenia. Do widzenia. No, nie spociłem się. No te maseczki strasznie grzeją. Strasznie. Słuchajcie, tam jest młyn. Ja proponuję tak. Nie wiem, ile tam osób wejdzie do tego młyna. Nie wiem. Ja bym chciał. Bo to jest zamknięte. No. I mój lęk przed wysokością nie powinien zadziałać. Ale zobaczymy. Nie powinien zadziałać. Nie powinien, ale może zadziałać. Bo jest dość wysokie. Okay. No i trochę wysokie jest. No nawet trochę. Okej. Okay. Ale balon to jest... Chodźmy najpierw na młyn. Tego, kurde, chodźmy balon. Najpierw na ten młyn. No. A później na balon. Ale beze mnie. Nie jedziesz? Nie, nie, no nie ja pojadę, jeżeli ten, to ja nie pojadę. Ale zobaczcie, jak to jest wysoko. No to jest wysoko. Patrzcie, to jest tam. Dobra. Jest? Okej. Okay. Dobra. Klima. Schało wieje, co prawda, jest klimatyzacja, ale jest. Nie? Jest klima, tak, jest. No zaraz będzie gorąco, na razie jesteśmy na ziemi, także... O, ruszamy. Ej, teraz mi się przypomniał ten, w którym to filmie chyba, że ty się przekuliłeś, zaczął mieć... Ej, czekaj, bo nie przemyślałem tego. Wypuśćcie mnie! Jeszcze chwila. Nie, nie ten. Paweł. Nie, może powiem, żeby drugi bieg włączyli. To jeszcze nie jest najwyżej. No nie, jeszcze nie. Jesteśmy w połowie? Coś koło połowy. No ponad połowę wszystko. Ponad połowę wysokości. Ja powiem ci, że jak używam diabelskiego młynu w GTA 5, to jakoś mam mniej stracha. Wiesz, tu jest lepsza akcja. Lewe, stresujesz się? Ale to jest gorąco, ja cię kręcę. Widzę po twojej minie, że tak lekko się stresujesz. Nie idę na ten balon, nie. Nie idę na czemu ten nie? Nie, bo ja już tutaj... Proszę mam... was, jesteście w ogóle wise. Wise, ale nie. Jak się można bać wysokości, takiej małej wysokości, tak? No proszę was. Maria, masakra, jak się leje. Ale tu jest gorąco, masakra po prostu. Ej, najgorzej jakby była teraz awaria, nie? Siedź 2 godziny w tym, nie? Nie wiem, okno otworzył, okno wyszedł. Gdzieś. O rany. Ja naprawdę zacząłem się powoli stresować, nie? Jakby miała być sytuacja taka, że faktycznie zatrzymuje się, co nie? No to jest... Na przykład na kilka godzin, nie? Tu jest gorąco. No to jest mega gorąco. Mi się chcesz pić, tak naprawdę. Leje się ze mnie. Masakrycznie. Niby klima jest, ale ta klima chyba nie działa za bardzo, powiem wam szczerze. Bo coś tam dmucha, ale to jest takie kurde... Jak się zamiera. Weber, takie przerażenie widzę w oczach. Powoli. Nie, bo ja nigdy na czymś takim kurde nie byłem. Ja też nie, to jest mój pierwszy raz. Ale tu są 3 obroty jeszcze tego? Powiem ci tak, ale słuchaj, powiem ci tak. Ja, o Boże, 3 obroty są. To są 3 obroty jeszcze. Nie, 2 obroty, nie. Kogo to był pomysł? Pawła! Ej, czekaj, żeby ten power właśnie mój nie zagotował. Czekaj, to był Pawła pomysł, nie? Mój pomysł to był, to naprawdę. To jest zamknięta skrzynka, w której są same okna i 35 stopni. No. Klima nie daje rady w ogóle. Chcę czekać trochę jeszcze. Nie ruszaj ty. Dawaj, bujaj ty! Sam się bujaj. Otwórz drzwi. Otwórzmy drzwi. Zatrzymali. O, tak będę stary, tak jest tylko przyjemniej. SG, ja wiem jak to działa, że ci to otworzyłeś okno i całe to, co wieje, wypada z nas. Ej, tak jest przyjemnie, stary. Tak jest przyjemnie, naprawdę. Tu trzeba po prostu stać w tej kabinie, bo inaczej się nie da. Tu wieje w ogóle ten, chłodne powietrze. To jest klimatyzacja, taka technologia, wiesz? A tamtędy. Do widzenia. O, przyjemnie jest. Ja myślałem, że na zewnątrz jest ciepło, ale jest po prostu bardzo przyjemnie. Nie, teraz musimy się oblać jakąś wodą czy czymś. Co to jest za przejście? Prysznic można zrobić sobie. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, balon pada, jest bardzo duża kolejka. Tak, jest masa osób w ogóle, więc musieli długo czekać. Druga rzecz, 7 dych normalnie. Za jeden przelot. Dużo jest także... ogólnie moim zdaniem. Więc innym razem polecimy. Tak, nie dlatego, że się boimy, nie? Ja się nie boję, broń Boże. O, słuchajcie, jesteśmy mega zmęczeni już. Nie wiem, Mateusz, Berbert. Zmęczeni czy nie? Mega?
Ja no. jestem. Ja jestem bardziej zmęczony tym łażeniem po mieście tutaj z tymi panami. No, mnóstwo kilometrów zrobiliśmy ogólnie. Ja tylko mam teraz świadomość, że zaraz wejdę do auta i będę jechał, to jestem taki zrelaksowany. Tylko jak wyjedziemy z miasta, bo w mieście to ja płakę. Znaczy samo łażenie nie było złe, najgorzej to chyba ten mój tak, wielki, gdyby, tam było zbyt gorąco. Nie, ale gdyby chodzi o to, że po prostu autem nie da się wszędzie dojechać, nie? Tak, nie. Że mi się nie dobrze zrobiło w aucie. Muszę założyć opaskę. Zobaczymy, czy działa. Sprawdzimy działanie teraz dopiero. Teraz sprawdzimy dopiero działanie tak naprawdę. Wjeżdżę i wyjeżdżę z parkingu. Ja tak mówię. Mam przesunąć fotel do tyłu bardziej? Tak, dawaj. Tak, dobra, jasne, już teraz. Tak na. Jak się jechało? Z tyłu. Daj spokój, Tyle godzin. Moje nogi! Proszę ja ciebie. Mówisz? Znaczy nie było źle ogólnie, wygodne się zajazdą, nie powiem, że nie, natomiast... Czyli tylko dziecko tam małe można wozić, tak? I bez nóg najlepiej, tak, dokładnie. I bez nóg. Małe dziecko bez nóg można tam wozić, spoko. Dobra. Chodźmy już na górę, dam o klawiatury. Dobra. Wyścig po schodach. Z drogą... O, ciągnie mnie! Studni było. Co za... Nie będę chwilę, no ty. Nie, znowu mnie przydzieli. To była ciężka podróż. Dobrze. Klawiaturka dla ciebie. Dziękuję. Za parę dni powiesz, jak ci się podoba, czy nie. Spoko. Klawiaturka dla ciebie. Testujcie. I powiecie. Za parę dni powiecie po prostu, czy jest ok. Trzymaj się. Cyk, dobra. Usłyszymy się za kilka dni. Tak jest, za kilka dni się widzimy, a z Berbertem właśnie słyszymy, bo on raczej nie będzie specjalnie jechał z Częstochowy. A ja wpadnę na ten, na obiad. Na razie. No, trzymajcie się. Na razie. No, na razie. Dobra, słuchajcie, spotykamy się po kilku dniach, teraz wyrazimy swoje opinie. Okej, Skie, podobało ci się czy nie? Jak ci się podoba klawiatura? Bardzo fajna, powiem ci, urzekło mnie to, że faktycznie jest ten płaskie klawisze. To jest w ogóle mega dla mnie opcja, ponieważ jakieś używałem laptopa bardzo dużo i lubię taki właśnie styl tej klawiatury. I bardzo fajne podświetlenie, które nie wali po oczach. Starsza wersja właśnie, którą mam, bardzo mocno wali po oczach, ta jest bardzo taka delikatna. Bardzo mi to odpowiada. Dobra, Bert. Otóż dla mnie jeden ważny plus, od razu można na klawiaturze włączyć i wyłączyć podświetlenie. To jest dla mnie duży plus. Po drugie, no tak, jest tutaj miejsce na telefon. Jest tu miejsce na telefon, czyli dla takiego biedaka idealnie jak ja, bo nie muszę się schylać za bardzo, by czytać czat na live'ie. Także dla mnie to jest idealne wręcz. No tak, tak, jak nie masz na telefon robi robotę. Tak, powiem tak, ja znalazłem jeden minus, mianowicie ogólnie fajnie, że jest właśnie płaski profil, niski, w miarę głęboki skok, to jest plus, podświetlenie ogólnie, cały wygląd jest spoko, ale jeden minus to jest ta podstawka, chodzi o to, że tam jest takie ogumienie jakby i to ogumienie strasznie mi się brudzi, ja nie lubię brudu po prostu, lubię jednak, żeby wszystko było czyściutkie i tak dalej, ale z drugiej strony, jakby nie było tego ogumienia, to prawdopodobnie rysowałby się telefon. Więc dwojga złego... telefon, to ja wolę tą gumę jednak. Mieć... Tak, ja też wolę w tym momencie tę gumę. To dzięki w takim razie za opinię. To widzimy się, słyszymy się niedługo, nie? Okej, więc jeżeli chodzi o klawiaturkę, wszyscy trzej polecamy. Jeżeli chodzi o promocję, bo tą klawiaturę można dostać taniej. Od 11 września do 18 września jest promocja. Zamiast 200 zł będzie można kupić troszeczkę taniej w oficjalnym sklepie Genesis. Co więcej, jeżeli będziecie chcieli kupić jeszcze taniej, to z kodem Paweł Premiera możecie ją kupić o 10% jeszcze taniej. Dokładnie tak. A i oczywiście darmowa dostawa. Zapraszam, link na dole w opisie.